Kolejnym niestandardowym wykresem będzie wykres Ganta. Wykres Ganta, aby narysować go w Excelu, wymaga od nas posiadania daty startowej oraz czasu trwania zamówienia. My w tabeli mamy datę wysyłki, w związku z tym potrzebujemy tę jedną kolumnę dodatkową dodać. Tworzymy zatem kolumnę czas realizacji zamówienia i liczymy ją jako różnica pomiędzy datą wysyłki a datą zamówienia. Ta kolumna będzie nas informować o tym, ile to zamówienie trwało. Na tak przygotowanych danych wstawimy teraz tabelę przestawną, a nasza analiza będzie realizowana w oparciu o pole numer zamówienia i numer wiersza, który będzie poniżej. Odświeżymy tabelę przestawną, żeby to nowe pole, czas realizacji zamówienia, wskoczyło nam do tabeli przestawnej, a następnie wrzucimy do wartości datę zamówienia, tego jeszcze w ramach kursu nie robiliśmy, oraz czas realizacji zamówienia. Data zamówienia zmieni się na liczbę, natomiast my chcielibyśmy zamiast liczby zobaczyć faktyczną datę, więc chcemy, żeby ta data się sumowała, a ponieważ w ramach jednej linijki będzie tylko jedna data, w związku z tym będziemy tę datę tutaj widzieć. Data może być też wyświetlana w formacie daty bezpośrednio w tabeli przestawnej, co możemy zmienić w opcjach formatowania. Następnie zmienimy też układ wyświetlania tej tabeli przestawnej, tak żebyśmy widzieli dokładnie, co w środku tej tabeli przestawnej będzie. Zmienimy układ na tabelaryczny i następnie wyłączymy sobie sumy częściowe i sumy końcowe, tak żeby mieć czysty układ tabelaryczny, zamówienie, linijka na zamówieniu, data i czas realizacji tego pojedynczego elementu, przy czym będziemy widzieć, że ten czas może być dla poszczególnych linijek różny. W ćwiczeniu interesują nas tylko zamówienia, których czas trwania trwał powyżej 10 dni. W związku z tym wstawmy na tej tabeli fragmentator po utworzonym właśnie polu czas realizacji zamówienia i z jednej strony zobaczymy, że mamy jakieś błędy w danych, dlatego że czas realizacji zamówienia wyszedł nam jako ujemny. Natomiast my zaznaczmy sobie w tabeli wartość 11 i z shiftem przytrzymajmy do 91. W ten sposób wykonamy na fragmentatorze zaznaczenie. Pokaż mi wszystkie od do u nas spełni to założenia ćwiczenia, żeby pokazać linijki na zamówieniu, których czas trwania wyniósł powyżej 10 dni. Następnie na tak przygotowanym tabeli przestawnej wstawimy zwykły wykres słupkowy, skumulowany, dwuwymiarowy. Wykres ten będzie początkowo pokazywał nam te wszystkie szczegóły, jak legenda, której możemy się pozbyć, przyciski, których też nie potrzebujemy, możemy je ukryć i wreszcie będzie zaczynał się w miejscu, które będzie nas już informować, gdzie te zamówienia, ich realizacja się rozpoczynała. Aby wykres Ganta utworzyć w Excelu, naszym zadaniem jest ukryć poprzez ustawienie braku wypełnienia datę, która jest wyświetlana w tabeli przestawnej. W ten sposób na wykresie pozostaną nam tylko pojedyncze linijki oraz seria danych, która informuje nas, kiedy to zamówienie zaczęło być realizowane i kiedy ta realizacja się zakończyła. Możemy zastanowić się też, w jaki sposób ustawić punkt startowy tego wykresu. Widzimy, że wszystkie daty startują gdzieś w okolicy 17 grudnia 2012 roku i wypadają na okres świąteczno-noworoczny. Zobaczmy, co to za data. Wpiszemy ją z boku tabeli przestawnej, a następnie ustawimy jej formatowanie jako datę długą. Okaże się, że jest to poniedziałek i bardzo dobrze, dlatego że możemy ten punkt ustawić jako punkt startowy tygodni na naszym wykresie. Potrzebujemy tylko pobrać liczbę całkowitą, która odpowiada za ten punkt startowy, dlatego że na osi
x, którą mamy na wykresie, ten punkt minimalny trzeba podać właśnie liczbowo. 41260 to jest data interpretowana przez Excela. Co dalej? Chcemy też ustawić interwał na tej osi x dla jednostek i będzie to interwał 7-dniowy. Dzięki temu będziemy obserwować tygodnie na osi x. Dzięki temu możemy tę oś lekko obrócić, tak żeby te daty były widoczne i będziemy widzieć pojedyncze tygodnie, tak naprawdę poniedziałki, oznaczone na tym naszym wykresie Ganta. Ewentualnie możemy pomyśleć o tym, żeby dla tej serii danych dodać też etykiety danych, żeby były widoczne na wykresie. Ustawmy wypełnienie tego wykresu na przykład na jakiś ciemniejszy kolor, a same etykiety, które pojawiły się bezpośrednio na wykresie, niech będą w kolorze białym. Odległość pomiędzy słupkami ponownie ustawmy na 75% i w ten sposób te etykiety będą wyświetlały się w środku naszych słupków.